całej Europie, od Hiszpanii po Rosję. Nie znam sytuacji na całym świecie, roi się od idiotyzmów, które jakoby miały uchronić ludzi przed zarażeniem się chorobą COVID-19, czy jak ona tam się nazywa. Teraz, ponieważ statystyki zaczęły wskazywać spadek zachorowań, które są i tak dużo większe niż miały to miejsce wiosną ubiegłego roku, zaczęto różne historie luzować. Nie wiem czemu właściwie wszelkie branże poza muzyczną mogą funkcjonować, a my nie możemy. No i ponieważ w zakładaniu nowych obostrzeń i likwidowaniu starych nie ma absolutnie żadnej logiki, i to nie jest domena Polski tylko, bo to jest domena właściwie każdego kraju. W Hiszpanii na przykład, stojąc na plaży, możesz nie mieć maski, a stojąc metr dalej już na chodniku musisz mieć maskę. Podobną wagę jakby logiki ma to, że na przykład nasz kolega z zespołu grał wczoraj koncert, który nie był koncertem, który był sztuką teatralną, ale ilustrowany muzyką na żywo. A w tym samym teatrze my nie możemy dać koncertu. Litości.